się, witam serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Mini Mike, wraz ze mną Murcik, jest ze mną też Tromba Bomba. Dzisiaj będziemy odgadywać rzeczy po smaku. Już to kiedyś robiłem, ale w tym nie występowałem, byłem jako prowadzącym, więc dzisiaj wystąpię. Więc mam nadzieję, że nie będzie psiej karmy. Kupywała to wszystko Paulina. Kupywała. Jeżeli wam się takie odcinki podobają, zostawiajcie łapki w górę, a będę ich robił więcej. Jak będzie dużo łapki w górę po prostu, to później zrobisz taki sam odcinek jeszcze raz, a później jak po nim też będzie, to można powiedzieć, że będziesz już mógł do końca życia robić odcinki. Gdzie my mamy zapisywać punkty, ponieważ ja jestem dobra w takich smakach. Są osoby do tego wyznaczone, bo wystarczą nam tu talerze. Dobra, zamykamy oczy. To raczej rękami. Aha. Bo przed chwilą głaskałem trąbę. Nie? Okej, okay, musicie... Już mi jeszcze coś dał? Tak, już macie to i teraz musicie poszukać tego na talerzu. Ale to powinniśmy jeść... Powinniśmy to jeść widelcem, żeby nie, po dotyku tego nie odgadnąć. Ale tego nie odwątpisz, odgadniesz tego dotyku. To ma taki zapach... Co to nieznany. Jakieś warzywo? Dobra, zjedliście wszyscy? Nie. Nie znam w ogóle tego smaku. Kurde, przed chwilą się chwaliłam, że jestem dobra. Się okaże, że jemy jakiś taki najgorszy syf, nie wiem co to jest. No właśnie, ja też dlatego boję się tak to ciąkać. To jest całkiem takie łagodne. Pachnie jak warzywo. To musimy ten, zjedliście już wszyscy? Ja chyba wiem co to jest, czekaj. Mam jeden owoc warzywo, nie wiem co to jest, w głowie, które kiedyś jadłeś. Nie wiem jak ona się nazywa. Opiszę może jak wygląda. Co to może być? Na początku mi to smakowało jak środek papryki. Tylko to nie była papryka. Jak zjadłem, to arbuz. Nie. Ja mam taki pomarańczowy owoc z takimi kolcami, które smakuje jak ogórek w środku. Nie. Okay. Dynia? Nie. Co to? Też nie dość dynie. To była figa. Figa? Nigdy nie jadłem. Była słodka, figi są słodkie. Pokażcie jak figa wygląda. Nie wiem. To może jest na farta. No, ej, ta figa czerwona jest bardziej ogólna. Ale ciepło tutaj, macie. Nigdy tego nie odgadł. Okej, okay, to macie na widelcu. Jedzcie. No nie wiem, za śmiechem było. Aha, już a mogę otworzyć oczy? Nie. Bo chciałam spisać po ciemku. Ja już robię oczy. Dobre, dobre. A czekaj, dobra, bo ja zapisałem. Dobrze. Marshmallow, o jaki tutaj... A one się nazywają jajo coś tam, co? Jest grane chyba. Dobra. Moi kochani, trzymajmy się pasy zapięte! To jest mokre! Zajebista. Ja nie chcę, może ci mi dać. To jestem kotem. Odjadłeś i kozaczy? Gotowi na pisanie? No. Melon? Jest! Melon. Mamy punkt wszyscy! Ta osoba, która wygra. Teraz jest jak coś w kubeczku. A to jest zimne. A to nie jest alkohol? Nie. Ja się przyznaję. No nie ma alkoholu. Nie ma nic alkoholowego. O Boże, ja już powiem po zapachu. Okej. Okej. Okay. Nie patrzę. O, nie. Się otworzyć, bo tego nie. A, no tak. Dobra, jesteście gotowi? No. Woda kokosowa. Woda kokosowa. Ja wziąłem sok markwiowy z selerem. Zamykamy oczy. To mamy po punkcie ja i Marta. Ja naprawdę myślałem, że sok markwiowy. Dobrze, nie polewam. Sok markwiowy jest bardziej gęsty. Jest na widelcu. Co to k***a jest? To jest wolna. To nie jest kurczę w kary na pewno. Jest trudniejszy w rzeczy. Ugryź. Ja bym też chyba nie ugryzła. No ale jak coś tak się zajadła. A to jest zjadliwe? No, chyba by cię nie otruła. Chyba, że mnie nie lubi. Ja tak pisałam jakąś dobrą rzecz, w sensie po dotyku językiem stwierdziłam, to, ale nie tak. I twarde. Piszę coś totalnie rosołego. Moim zdaniem to są jakieś żeberka tłuste. Ty? Nie. Ty? A ty nie wiesz? A moim zdaniem jest to mini Maggi Czechu, czyli kasztany. Nie, to by było. Karczochy, nie? Nie, ja bym karczochów nigdy. Nigdy życie bym nie wiedziała. To musicie znaleźć na talerzu. A co? Słabizna, bo musicie się bardziej postarać. No chyba, że będą decydowały o tym, ile procent jest gorzka. Właśnie chciałem się was zapytać. Znaczy ja mogę strzelić, ale nie wiem. Nie, no to ciężko to musiałabyś być znacznym czekoladę. Zatem jak 70, to no tak mniej więcej... Moim zdaniem 85. Nie no, 80-70. 80 chyba, nie? Jadą taką na keto. Serio? No. Czekaj, to dopisz punkty każdemu. Zamykamy oczy, kochani. Powoli moje picie. Tam są dwie rzeczy, jak coś. Tak. To jest dwuskładnikowe. Dwie w środku są rzeczy? Nie, są tak? To,
ten napój jest jakby dwuskładnikowy. Jak to jest sok pomidorowy, z was rozpisz? Mi się wydaje, że wiem, w sensie nigdy tego nie piłam, no ale strzelam. Tak mi się wydaje, że to tak smakuje i chyba nie lubię tego. 3, 4. Sok z kiszonej kapusty. Ja mam, ale to dwie rzeczy mi robić. Ja mam sok z kiszonej kapusty, ja mam sok z kiszonej kapusty i buraka. Ja mam, ja mam wodę po kapuście kiszonej. No to też nie to rozumiem. Można powiedzieć, że wszystko macie źle, bo to jest sok z kapusty i jabłka. Aha. Ale kapusta, no to w sumie po pół punkta. No to po ja czułem kapustę w ja też. Po punkcie, jako no. Że nie było drugiego składnika, no to byłyby po prostu dwa. A dobre co będzie? Zobaczysz, tutaj masz widelek. Myślę, że nie muszecie od tego. No, nie ma zapachu. Jak dacie radę, to napiszcie coś więcej. No. Ale nie jestem pewny, czy to jest. Ja nie właśnie żarek. Właśnie żarek. Haribo? Nie. A kuku? Nie. Nim dwa? Nie. Jakie? Smoki. Jak smoki? Smoki? O, wiedziałam, skąd znam. A te bawele, te z bawela. Ja ich tyle kiedyś zjadłem, bo Karol miał z nimi współpracę. Dobra, ale tak mamy wszyscy chyba po punkcie, co nie? No. Zostały jeszcze 4 konkurencje, ja z Martą idę w łeb, Trąba niestety przegrywa. Dobra, lecimy, gotowi, zamykamy oczy. Prawa ręka. Jest na widelcu? Tak, jest na widelcu. Boję się. O fuj, śmierdzi. Czym? Fajne, podoba mi się. Smakuje ci to? Całe, Marta. Nie. Ja już napisałem, to mogę ten. Wiem. Dobra. Dobra, gotowi? 3, 4. Czosnek marnowany? Tak. A grzyby w zalewie. Jezu, ja tak się bałam tego ugryźć, właśnie, że to będzie jakiś grzyb. Tak po małym gryzku, dopóki nie poczułam tego... Dobra, zamykać oczy. Ale fajne, ciekawe. Ale tutaj musicie podać nazwę taką tak. Dokładną. Nie dało się nabić, ani na dobra, i szukajcie tego na talerzyku. Rękami? Tak. Ale... Oboje. Łatwizna. Dokładna nazwa. I smak. No, ten klasyczny. Dobrze. Marta granata. I dobrze. Zamykamy oczy, moi kochani. Marta z minimajkiem na prowadzeniu. Trąba niestety w tyle, ale może nas dogoni. Może być ciężko. A co tym razem? Smalec. Zobaczcie. Nie, ale. Dobra. Ale to musi. O, jak ktoś nie chce, to ja. Dobra, ja wiem, co to jest po zapachu. Ale dokładnie to właśnie jest smak. Ja. Smak? A to jednak nie wiem po zapachu. O, wiem, co to jest. Mhm. Ja byłem mały, mama mi robiła kanapki w tym. Cały czas, przez chyba pierwsze 3 lata szkoły podstawowej. Bo musi być też smak odganięty. A, dobra, też. Znaczy, myślałem, że chodzi o smak. No jak, są różne smaki. No dobra, teraz zobaczyłem te... Patrzę do smaku kurczaka. Paprykarz szczeciński, paprykowy? Iu. No, ale ja wieprzowy napisałem. Był drobiowy. Drobiowy, kurwa. To z kurczaka. Ja od razu odgadłem kurczaka. Czułem go w smaku, to jest smak dzieciństwa. Ja myślałem, że chodzi o ten smak mięsny. Mięsny. I tak ja zgadłem. No, ale to Trąba ma punkt w takim razie. To mam remis. Dwa razy mnie zgadłeś. Tak? Dobra, ja musicie to jest, no właśnie, na talerzu. A ja sobie próbuję cały czas im ciasko. A! Dokładnie. O nie, co jest? Powinniśmy kolor dać. Musi być kolor, bo to może być trudne. Za kolor jest punkt. Dodatkowy. Albo jeden, albo dwa. Widziałam, że Marta ma już dobrze. Kocham szoki. Napisałeś już? Trąba? A bo ja powiedziałam na głos, okej, okay, zrobisz tak. Kolor taki? Zielony. Jak mam zielony? Kurczę, i teraz jest tak remis, tak? Nie, ja z Martą mam. Tutaj po 2 punkty, czy Trąba? O nie, połknęłam ją. That's what she said! Dobra, teraz powinnam, że zostanie te 2 punkty, bo wtedy ja mam szansę jeszcze wygrać. Ty odpadasz. Nie, mam jeden mniej niż, mam jeden mniej niż wy. No dobra, zamknęłem oczy. Tu łyżeczka. I teraz rozumiem te 2 punkty, tak? A co to jest? Na łyżeczce to jest? Tak, na łyżeczce. Ja wiem, co to jest. Już jedzony każdy zjadł? No. No. Można kraj, z którego pochodzi? Można. Jak ej, ale wy za dużo gadacie, podpowiadacie. Ja mam. Za dużo czasu na zjebazie spędziliśmy. Marakuja. Marakuja. Mojito continola, moi drodzy. Ja, Marakuja. Mojito continola. Ja poproszę sok wyciskany ze świeżej marakuji. Ostatnie.
Za dwa punkty musicie dać. To jest za 5 punktów, ostatnie. Smak, tak? Tak, zgadzać smak. A co, na łyżeczce jest? Tak, na łyżeczce po prawej stronie. To już mi dajesz po prawej stronie, jestem leworęczny. Ja też jestem leworęczny. Ale... co to jest? Takie słone, ja p***. Nie, bym wybrała. Dobrze. Pokaż. Majki 5 punktów. Jeszcze nie wiadomo. Gdzie? Okej. Okay. Ja to mega lubię w ogóle. Mega dobre. Ale jeszcze smak musi zgadnąć. No to ja i tak już przegrałem. I tak nie mam szans, bo nie zgadli. Dobra, Maja. Tak. Mega, nie, wegetę, mega poskrasowałeś mega dobra. Ja normalnie jadłam. Ja myślałem, że to wegeta na początku jest. Ja też. No nie no, no nic, no Marta wygrała, bo ja jestem to dla ciebie 5 stówek. Fajnie, że ci je dałam przed odcinkiem. No. A zrobiłeś mi już przelew? Zrobię później. Co? Mieliśmy tyle samych punktów, więc stwierdziłam, że Marta wygra. Mogę ci stówkę dać. Żartowałam! Nie no, masz to też, bo żal mi ciebie. A, ej, a to no, no, no to nie, nie, nie. O nie, nie, no. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to będę je robił bardzo rzadko, to sobie cię łapki w górę. Będę je robił bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Będę rzadko robił odcinki. Musicie zostawić duże łapek w górę, bo bardzo rzadko. Tak, bo bardzo rzadko. Mega dobrze smakuje pasztet na ślepo. No, zostawcie subskrypcję, a my się teraz z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!